Mam na imię Marcin i chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć trochę o animatorze gospodarczym. Czym się zajmuję? Ogólnie animator gospodarczy zajmuje się porządkami, pomaga grupie w porządkach właśnie, pomaga grupie w zmywaniu naczyń, pomaga też w robieniu zakupów, w sensie jeździ też na zakupy, jeśli jest jakaś konieczność. I dzięki temu odciąża moderatorów i animatorów. Co mi dało bycie animatorem gospodarczym, to to, że czułem się bardziej dowartościowany, ponieważ inni animatorzy po rekolekcjach, czy tam w trakcie rekolekcji, mówili mi bardzo miłe słowa, że jestem bardzo właśnie potrzebny na tych rekolekcjach. Taki animator gospodarczy jest bardzo potrzebny. Moje, można powiedzieć, zadania nie były widoczne, dzięki czemu mogłem wszystko robić w ukryciu, a było widać efekty. Więc to taka właśnie jest idealna posługa, że właśnie robisz, widać właśnie twoje efekty, ale nie wiadomo, kto zrobił, więc po prostu jest wszystko idealne, dopięte na ostatni moment. Bez niego rekolekcje też by się odbyły, ale byłyby słabiej zorganizowane. Zachęcam do spróbowania bycia animatorem gospodarczym, bo wiem, że to jest też bardzo ważna funkcja i dzięki niej na przyszłych rekolekcjach jest lepsza organizacja, jeśli ktoś jest animatorem gospodarczym.